Króla y, Joasza zabito w łóżku. Tam, gdzie wydawało się, y, że jest bezpieczne takie miejsce odpoczynku, y, miejsce takie dla siebie, wygodne, w takim miejscu, w którym no, raczej nie spodziewamy się, że coś, coś złego się wydarzy. Takie miejsce też, gdzie pozwalamy sobie na pewną, na pewną bezbronność poprzez to, że zasypiamy. Zabito go tam, ponieważ. On zapomniał o tym, co Pan Bóg mu uczynił, o tym, jak Pan Bóg prowadził jego, jego przodków, w jaki sposób błogosławił. Ten zarzut, że zapomnieli i nie słuchali proroc, pojawia się w tym czytaniu z, z, z dzisiaj. Joasz, jeśli zapomniał, to nie tylko, że zapomniał sekwencję wydarzeń. Co się działo, że zapomniał, co tam konkretnie było, ale jeżeli już zapominamy, to zapominamy również o tym, że Bóg działa, że Bóg prowadzi, że Bóg jest wśród nas obecny. Już nie konkretne wydarzenia, tylko całe nastawienie i miłość Pana Boga, że w pewnym momencie zaczynamy myśleć, że może coś się i działo, ale to tak naprawdę było dzięki swoim własnym sprytom, swoim, swoim własnym zabiegom, że ta, ta pamięć o rzeczach Bożych, to nie sprowadza się tylko do pamiętania, co się wydarzało po kolei, ale pamięć o tym, że Bóg rzeczywiście w całą moją rzeczywistość, moje życie wchodzi, jest i działa. I może pewną taką praktyką dla nas jest modlitwa o, o pamięć o rzeczach Bożych, nie tylko o tym, że Pan Bóg działa, ale też w jaki sposób w naszym życiu działa. To jest ważne, wydaje mi się, pytanie, żeby sobie na nie odpowiedzieć, w jaki sposób Pan Bóg działa i to, że w ogóle działa. Dzisiaj Ewangelia konfrontuje nas również z tym pytaniem, kto jest tak naprawdę Panem w moim życiu. Z jednej strony możemy zapominać o tym, że Bóg jest i działa, ale z drugiej strony możemy w tym takim pędzie życia zapomnieć, kto jest moim Bogiem, kto jest tym, który się o mnie troszczy rzeczywiście. I to dzisiaj warto sobie zadać to pytanie o to, kto jest moim Panem, czy czasem to nie jest jakaś y, pogoń za karierą, pieniądz, y, a może nawet lęk, przed którym ciągle uciekam i tak naprawdę tylko na nim się skupiam, żeby go nie mieć, ale on ciągle mnie prześladuje. Tymczasem dzisiaj Pan Jezus mówi nam wyraźnie, że nie martwcie się, podkreśla to wielokrotnie, nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przeodziewali. Bo to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec, Wasz niebieski, wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. I w tej Ewangelii jest ogromna nadzieja i też zaproszenie do tej ufności, do zobaczenia, że nasz Bóg Ojciec jest naszym kochającym tatą. I dzisiaj może to jest zaproszenie, z którego możemy skorzystać, modląc się tymi słowami z Ewangelii. Tato, pozwól mi uwierzyć, że Ty się o mnie troszczysz. Pozwól mi uwierzyć, że to Ty jesteś tym, który pierwszy wychodzi, aby mnie ubrać, aby zatroszczyć się o moją codzienność. A przede wszystkim o to, żebym zaczął żyć, żebym nie martwił się tym, co będzie jutro, za 10 lat, i nie chciał odkładać swoich marzeń i życia wtedy, kiedy już pójdę na emeryturę. Ale że to Ty dzisiaj, już tato, zapraszasz mnie do tego, żebym żył naprawdę.